Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Duch. Dzisiaj otwieramy nagrody za Golda3. Mam nadzieję, że będzie podobnie jak w tamtym tygodniu, czyli dwa razy po 94. Mamy też gwarancję piłkarza Team of the Season so far z ligi włoskiej i yy, francuskiej. I dowolnego piłkarza z każdej tej, tam może być coś słabego, ale z tej włoskiej i francuskiej liczę na, naprawdę na coś fajnego. I mamy naprawdę kilka paczek darmową od EA I kilka innych, które chciałem sobie po prostu potestować, zobaczyć co tam jest No i te za ligę weekendową i tak dalej Także myślę, że będzie ciekawie Mam nadzieję, że trafie będą lepsze niż w tamtym tygodniu, Czy bardziej grywalne, o tak Bo overallowo naprawdę było spoko Także zapraszam do oglądania i zobaczcie co ciekawego mi wypadło No dobra, na początek odbierzemy nagrody za Division Rivals Weźmy te niewymienne, baranga trzecia, a nie druga, zachowana, tak, paczki później i przechodzimy do mistrzostw Food. tutaj gold 3 bity, tak więc akceptujemy, tak i przechodzimy do wyboru piłkarza. W tamtym tygodniu mieliśmy 94 dwa razy. Także nie było źle. W tym tygodniu mógł być 90. Mógł być BN1. Co jest na PS i byłbym zadowolony. Także zobaczmy, co ciekawego będzie w tym tygodniu. I pierwszy player pick. Uuu To Slimani. Nie ma innego wyboru jak Slimani. Tak, 90, tak, Monaco, tylko fraga francuska i Benedy. No nic, wybieramy z bo nic innego tutaj wybrać nie możemy. I zobaczmy, drugi player, pick. Ua, tragiczne, tragiczne nagrody w tym tygodniu. Ojej, to Hendersona weźmiemy. Tragiczne. W tamtym tygodniu 2 razy 94, a w tym tygodniu tragedia, tragedia. Teraz razie te paczki mnie nie rozpieszczają. Nie było dosłownie nic, że zobaczmy yy, gwarancja 8.1 No i wreszcie to jest chyba TOC nawet. Nigeria. PS. To jest Riyad Marys. U to tak to rozumie, tak to się można bawić. 95 Riyad Mares. Jak nie dawało, to nie dawało. Jak dało, to pięknie. 95 Riyad Mares. Tak jest. Tak to się mogę bawić. Kolejna mieszana paczka piłkarzy Prime. Że zobaczmy, czy coś uda się jeszcze w niej trafić. Z tego Mresz będę zadowolony. Na pewno sobie nim zagram. I mamy walkout, Belgia, środkowy obrońca, Tottenham, Wertongen albo Eidewerth, Eidewerth 87, ale na pewno, na pewno, jeżeli pochodzi pod ocenę, na pewno nam się przyda. I Zostało nam cztery paki, w których na pewno coś będzie. Czy pobijemy Mareza? Zaraz zobaczymy. Najpierw paczka Ultimate. Zobaczmy. Co ciekawego tam się kryje? I mamy... Mamy to co? Czy to nie ten kolor? Nie, chyba to nie ten kolor. Urugwaj środkowy środkowe pomocy. Nie, to nie jest ten kolor. To jest... Valverde. 91. Przyszłe gwiazdy. Tak troszeczkę mi ten kolor nie pasował. Ale jest o co na 91. Na pewno. Na pewno nam się przyda. Czy coś jeszcze? Uuu. Szczególnie ten Douglas Costa. No dobra. Zostało nam trzy paki. Najpierw dowolny piłkarz. Yy, to jest z dowolnej ligi. Także tu może być naprawdę albo to jakaś petarda. Albo po prostu piłkarz, który do niczego mi się nie przyda. Ale zobaczmy: Brazylia. środkowy pomocnik. A i king ciąg: będzie Oscar. Tak jest. Ale 93 ocena. Bardzo dobrze. On się na pewno nam przyda. Przytulamy Mareza będzie chyba ciężko pobić. Ale zobaczmy. Na początku piłkarz, seria. Chciałbym tu trafić Papu Gomeza. Naprawdę chciałbym sobie nim pograć, bo długo nim grałem i byłem bardzo z niego zadowolony. A tutaj mamy Włochy. Prawy pomoc. Uuuu. No chyba najgorzej. 88. Berardi. No, włoska nie zachwyciła. Oj, oj, oj. Włoska nie zachwyciła, to może chociaż francuska się odbije. Francja piłkarza. Team of the season so far. Ligę. Także zobaczmy. Przechodzimy. Może się uda. Neymar. Mbappé. Zobaczmy. Plaga. Brazylia. Eś o. Paris Saint-Germain. Tiago Silva? Tak, jest. Tiago Silva 95. Jeżeli chodzi o Overall, tak, jestem w sumie zadowolony. Jeżeli chodzi o tą Brazylię, no nie. Mógł być Neymar. Mamy Tiago Silva, Trzeba się cieszyć tym, co się ma. A tak, na sam koniec, znaszło mnie, żeby sobie jeszcze zrobić yy, paczkę z piłkarzy 81. dowolnego piłkarza, Timo ze Season so far, z dowolnej ligi. I mega paczka rzadkich kart. To jest za jakieś tam najnowsze SBC. Także zobaczmy. Czy coś nam się uda jeszcze trafić. Tak na zakończenie już. Zobaczmy. Te 81 plus były naprawdę fajne. Ale mamy informa. Yy, a PP. Poproszę. 87 ocena. W poprzedniej paczce nie mieliśmy dosłownie nic, więc przechodzimy szybko do ostatniej paczki. Piłk, dowolny piłkarz Timo The season So Far. Także zobaczmy, w tamtej był Oscar 93. Także zobaczmy, czy coś nam się uda na koniec fajnego trafić. Walia, LO, o lululula. i to jest Jakobson. Jakobs 3 w 1, 85 ocena. Cało się tak średnio trafiło. Ale... Nie ma co narzekać. Z pików nie byłem jakoś wielce zadowolony. No bo było słabo naprawdę w tym tygodniu. W tym tygodniu było bez porównania w ogóle 2x94. Teraz było naprawdę słabo 90 i 88. Także jak na grę środek lipca i trafiamy max 90 ja wiem, że gold 3 nie jest jakąś wygórowaną rangą no ale jest środek lipca gra się kończy, więc jakoś powinno troszeczkę lepiej to rzucać, no nie rzuciła paczki oddały, paczki naprawdę trochę oddały, szczególnie z tego Mareza jestem zadowolony którego sobie na pewno potrenuję, potrenuję, pogram i zobaczę jak będzie się nim grało także Dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć!